Witam serdecznie wszystkich spod znaku bliźniąt. Dzisiaj, kochani, postawimy kartę Tarota dla Was na nadchodzący rok, na ten rok 2024, no bo zbliża się już ten okres, kiedy zastanawiamy się nad tym, co ten następny nowy rok nam przyniesie, więc odpowiemy sobie na te pytania w kwestii, co będzie się działo u Was, bliźniaki, w sferze zawodowej, finansowej, w kwestiach uczuć, co się będzie działo, a także tutaj rodziny, bliskich, a także no, przedsięwzięć tutaj, jakie byście może mieli dodatkowe, co by karty chciały tutaj wyszczególnić. Zanim postawimy tutaj karty, chciałbym zaprosić na swoją stronę internetową kosmatarot.com. Jeżeli byście chcieli rozkład, który byłby na następny rok uszyty bezpośrednio na Wasze potrzeby, bo wiadomo, tu jest rozkład dla bliźniaków wszystkich. No, jest to ogólny rozkład, który tylko mówi o pewnych tendencjach. Pamiętajmy o tym, więc bardzo serdecznie zapraszam wszystkie osoby, które wsparły tutaj kanał. Bardzo dziękuję i mogą one właśnie na tej stronie liczyć na zniżkę. Ale dobrze, przejdźmy teraz już do samego rozkładu. Zaczniemy od karty, która będzie dominującym wpływem w nadchodzącym roku. I tutaj widzę, że mamy arcykapłana. Karta arcykapłana w tym wypadku oznacza, że wiele rzeczy będzie takich dobitnych, będzie takich, które będą miały bardzo duże znaczenie, a Wy będziecie w takiej energii, żeby jak już coś robić, to robić rzeczy dokładnie, robić rzeczy wedle zasad, ale tak też, żeby trwały. Więc tutaj ten arcykapłan nie tylko oznacza te wpływy, które będą na Was oddziaływały, ale także oznacza to, jakiego będziecie Wy usposobieni. Moje drogie bliźniaki, a widzę tutaj, że będziecie właśnie tacy skrupulatni i nastawieni na to, żeby to trwało, żeby to nie były tylko przelotne wydarzenia, żeby to nie były tylko chwilowe momenty, tak, tylko żeby jak już coś będziemy zaczynać, to żeby to było na dłuższy czas i to praktycznie w każdej sferze, nie tylko na przykład zawodowej, ale także i uczuciowej, więc to bardzo, bardzo ważne. Ja przepraszam, jeżeli mój głos jest taki troszkę ochrypły i czasami może tutaj kaszlę, ale tutaj mamy jeszcze cały czas mam w domu problem z chorobą. Ale dobrze, przejdźmy do rozkładu dla poszczególnych kwartałów, tak? W czasie dla poszczególnych części roku, to będą też karty, które będą oddziaływały na Was w tym okresie. I mamy najpierw kartę siły, ja zaraz pokażę i skomentuję do końca. Mamy kartę świata, wspaniale. Mamy kartę koło fortuny i mamy kartę diabła. Dobrze. Więc tak, tutaj na tym pierwszym kwartale, w tym okresie jeszcze takim zimowym, mamy kartę siły, więc tak naprawdę, pomimo tego, że będzie no, taki okres jednak chłodny, może jeszcze tak nie zachęcający do wychodzenia na zewnątrz, ta karta siły wskazuje, że będziecie, moje drogie bliźniaki, pod wpływem takiej energii dodatkowej, jakiejś sprawczości. Wasze działania wtedy będą miały znaczenie dla całej, potem dla przyszłości, ale także będziecie mogli liczyć na to, że to, do czego, na co się skupicie, na czym się skupicie i do czego będziecie dążyli, że to właśnie też znajdziecie w sobie energię, znajdziecie sobie odpowiednie pokłady, no pewnie optymizmu, entuzjazmu, ale też i umiejętności i pewnie jakiegoś talentu wewnętrznego, który Wam w tym pozwoli. Jeżeli chodzi o drugi kwartał, czyli ten taki już wiosenno-letni, mamy kartę świata. Świetnie, bo to oznacza, że w tym czasie będziecie mogli liczyć na to, że cały świat będzie Wam sprzyjał, że będzie moment, w którym naprawdę będziecie mogli wykorzystać wszystko to, co macie, wszystkie narzędzia. Jeżeli będziecie chcieli coś uczynić, to będzie się to udawało i cały świat będzie tutaj pomocny. Będą osoby Wam w okolicy, w Waszym otoczeniu będą pomocne. Tutaj wpływy dodatkowe, które będą właśnie w tym świecie
Takie, które może są niezależne od was, ale wy będziecie ich częścią tak, że będą bardzo sprzyjające. I ogólnie to jest taki czas takiej szczęśliwości. Karta świata jest najsilniej oddziałującą kartą w całej talii i to jeszcze w pozytywny sposób. Koło fortuny. Wskazuje, że tutaj w tym okresie letnim właśnie koło fortuny bardzo mocno współgra z kartą arcykapłana, mówiąc o tym, że zresztą tu i tu jest kot, a tu dwie różne talie, mówiąc o tym, że będziecie tutaj właśnie nastawieni na zrobienie tego, co mówiłem na samym początku, żeby to trwało, żeby to miało znaczenie na dalszą przyszłość. I żeby też nie odeszło w danej chwili, to będzie trzeba tutaj patrzeć, jakie karty wychodzą. I karta diabła na sam koniec roku, to trochę tak wskazuje, że w tym okresie już takim jesienno-zimowym, pod koniec przyszłego roku, będziecie troszkę mieli jakieś wątpliwości, będziecie troszkę może się wstrzymywali przed czymś, przed jakimś działaniem, przed jakimiś krokami podjętymi. Tutaj trzeba będzie faktycznie popatrzeć, co karty mówią w tym danym miejscu i czego to będzie dotyczyć tak dokładnie. Przejdźmy teraz już do rozkładów właściwych, powiedzmy, i zaczniemy od rozkładu dotyczącego kwestii finansów i kwestii zawodowych. Ja wiem, że wszyscy zawsze są bardzo, bardzo tym zainteresowani, więc przetasujmy tutaj karty, żeby było wszystko wiadomo, że jest dobrze i zobaczmy, co tutaj karty mówią. Jeżeli chodzi o pierwszy kwartał, jest karta cesarza i cesarzowej. O, no to ciekawie bardzo. I dwójki denarów. Tutaj mamy kartę dziesiątki mieczy, mamy też rycerza mieczy i rycerza buław, czyli tutaj będzie dużo sprawczości, tutaj będzie dużo zmian, ale do tego dojdziemy. W kwestii tutaj tego trzeciego kwartału mamy księżyc, mamy dziewiątkę buław. I mamy trójkę buław, tak, ok, czyli już widzę, o co tu chodzi. Mamy też ósemkę buław, mamy dwójkę mieczy i mamy też kartę sprawiedliwości, bliźniaki, jeżeli chodzi o koniec roku. Więc zobaczmy tutaj, widzicie, jak tutaj się czyni taka narracja całego roku. To jest właśnie w tym rozkładzie bardzo fajne. Ale właśnie ten początek roku będzie, tak jak mówiłem, okresem, kiedy wy naprawdę wiele będziecie mogli uczynić. I karta cesarza wskazuje na to, że no to tutaj wasze działanie, tylko wy jesteście w stanie tutaj pewne rzeczy pozmieniać, ale to wskazuje razem w połączeniu z siłą i jeszcze karty cesarzowej, tak, to mówi o tym, że tutaj będzie możliwość rozpoczęcia czegoś, co wyjdzie z waszej inicjatywy, co będzie miało właśnie długofalowe skutki. I karta siły właśnie też wskazuje na to, że tutaj trzeba będzie się faktycznie zdecydować na coś i włożyć w to starania. Tak? Czyli jeżeli planujecie na przykład szukać nowej pracy, albo po prostu szukacie pracy, początek roku będzie dla was w tym bardzo dobry, tylko że tu nie będzie można oczekiwać tego, że ona sama przyjdzie do pracy, trzeba będzie się tak no jednak zmobilizować i mocno ruszyć do przodu z poszukiwaniem pewnie. I tutaj widzę, że jeżeli tak będzie, to karta dwójki denarów sugeruje, moje drogie bliźniaki, że będziecie tutaj nawet wybierać, tak? Będziecie mieli dwie oferty, jeżeli właśnie chodzi tutaj o szukanie i zmienianie pracy. Widzę to, że jeżeli nie jesteście w takim etapie życiu, nie potrzebujecie tutaj zmieniać pracy może, to widzę, że tutaj będziecie też mieli możliwość stania się osobą taką no, dość ważniejszą w pracy. Ja nie mówię od razu, że staniecie się prezesem, ale widzę, że będzie możliwość i wy będziecie się zastanawiali, na przykład może, żeby kandydować. Nie wiem, czy u was w pracy taka jest możliwość, żeby kandydować na jakąś, żeby jakąś kandydaturę złożyć, może na jakieś stanowisko dodatkowe, albo zasugerować, że może tutaj jednak by wam się należało jakaś trochę inna odpowiedzialność, może taka na poły kierownicza, tak? Więc tutaj będzie możliwość utworzenia czegoś,
czegoś, co będzie miało długofalowe skutki. I ten arcykapłan właśnie widzę, że będzie nastawiony na to. I w tym pierwszym kwartale tego roku, nadchodzącego, będzie to czas rozpoczynania tego, tak? Tu będzie ten czas działania, że włożycie tą główną część uwagi, główną część siły, żeby to wprowadzić w życie. I dopiero właśnie w tym okresie wiosennym widzę, że to będzie wchodziło w życie, że tutaj będzie dość dużo zmian możliwych, tak? Dziesiątka mieczy mówi o tym, że no, pewne rzeczy się zakończą i będzie zmiana, no, która początkowo może być troszkę niepokojąca, tak? Bo będziecie musieli się dostosować do nowych warunków, będziecie musieli tutaj, no, spojrzeć na te wszystkie rzeczy, które będziecie musieli względem tego no, ogarnąć, tak, zrozumieć, nauczyć się z tym funkcjonować. I tu to może być troszkę bardziej napięty czas, ale pamiętajmy, że mamy tu kartę świata. Więc tak naprawdę wy w tym czasie będziecie no, pod tym takim bardzo pozytywnym wpływem, więc będzie tutaj bardzo sprzyjało wam właśnie to wprowadzanie tych zmian. To może być tutaj też połączone i pewnie jest z tym rycerzem buław, który jasno mówi o tym, że też będziecie chcieli, tak? Będziecie mieli energię. Rycerze mówią często energię, a rycerz buław to już w ogóle, więc będziecie mieli energię do wprowadzania tych zmian, więc jeżeli w tej sferze życiowej próbujecie coś takiego, to miejcie to na uwadze, że też no, nie będzie lekko, może, ale to będzie ekscytujące bardziej niż niepokojące, tak? Więc tutaj nie bójcie się zmian, ten okres będzie do tego dobry. Tutaj będzie czas, żeby go rozpocząć, te zmiany, albo zainicjować po prostu, a żeby je przeprowadzić, bardzo dobry czas będzie właśnie tutaj na wiosnę. Tutaj jest też pewna taka konotacja w tym połączeniu z tą w tym połączeniu rycerza mieczy i dziesiątki mieczy, to może wskazywać na to, że też będą pewne no, dodatkowe wydatki w tym czasie, ale one będą planowane przez was. To będzie coś, co wy wiecie, że musicie no tutaj, nie wiem, zainwestować, żeby potem było lepiej, żeby potem móc skorzystać z tego, więc to będą sensowne, przemyślane kwestie finansowe. Nie ma tutaj, nie widzę takiego niebezpieczeństwa, które by miało być tutaj się jakoś narodzić w kwestii właśnie tych finansów. Jeżeli chodzi o właśnie tą trzeci kwartał, to będziecie pod wpływem tego koła fortuny, czyli tutaj już zacznie się to toczyć, tak? Zaczną się te zmiany, które wprowadzicie w tej pierwszej połowie roku, zaczną właśnie już obowiązywać i zaczną mieć już głębsze znaczenie dla was, takie codzienne, tak? To już będziecie wiedzieć, że to już jest coś, co ruszyliście i już teraz to będzie trudniej zatrzymać. I tutaj właśnie widzę, że będziecie na tym, dzięki temu właśnie, patrzyli także nad jakąś może decyzją finansową, trochę mniej prawdopodobne, że zawodową, ale bardziej finansową będziecie patrzyli, no może będziecie zastanawiali się, czy może teraz warto właśnie jakieś te pieniądze, które zaczniemy zarabiać tutaj dzięki tym zmianom. Ja nie mówię, że to są zmiany tylko i wyłącznie dlatego, że zmieniliście pracę, ale tutaj była mowa o tym, że może też troszkę jakoś tak wam się ta kariera rozwinie, tak? Może w tym miejscu, w którym pracujecie, ale tutaj widzę, że będziecie planowali jakąś decyzję, poważniejszą decyzję finansową, tak? Pomimo tego, że tutaj były zaplanowane wydatki, a tutaj widzę, że troszkę tych wydatków może być więcej w tym trzecim kwartale. W okres letni no, jest szereg rzeczy, które wiążą się tutaj z finansami. Może właśnie ten zakup dla dzieci, tych materiałów szkolnych, są jakieś wyjazdy, tak? To też trzeba sfinansować. Ale dziewiątka buław dość jasno o tym mówi, że poradzicie sobie z tym, nawet jeżeli początkowo troszkę będziecie się martwili.
że może jednak nie. Ale tutaj ta karta księżyca jest jeszcze taką radą, że jeżeli będziecie tutaj właśnie te decyzje podejmowali, może co kupić, albo gdzie pojechać, nawet, nie wiem, albo na jakikolwiek inny wydatek, jeżeli będziecie tutaj planowali, to żeby tak słuchać się intuicji swojej, tak? Że jeżeli może też będziecie jakąś kolejną decyzję zawodową tutaj podejmować w tym czasie, to też warto się wsłuchać, w tym okresie będziecie mieli no, bardziej rozbudowaną tą intuicję, ten aparat taki wyczucia, co jest dobre, a co jest troszkę niepokojące, więc tutaj pamiętajcie o tym, weźcie to pod uwagę. Okres ten już jesienno-zimowy już trochę, widzę, że będziecie, no nie wiem czemu, ale będziecie się dalej martwić tym, co przyniesie kolejny rok, ale widzę tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze mamy tą kartę diabła. Karta diabła mówi o tym, że będziecie troszkę wstrzymywali się, tak? Będziecie chcieli no, zrezygnować może z jakiegoś działania w kwestii tutaj no, tym prawdopodobnie finansowym, ale tutaj karty mówią o tym, żeby jednak nie, że tutaj jest możliwość, pojawi się jakaś szansa. I mówię, to może być kwestia może zainwestowania pieniędzy, może zrobienia jakiegoś poważniejszego zakupu, o którym może myśleliście tutaj, ale będziecie się troszkę wstrzymywać, bo nie będziecie wiedzieli, czy to jest dobra decyzja. Tak? I widzę, że to jest przyczyna bycia tutaj tego karty diabła. To jest ta dwójka mieczy, gdzie będziecie się zastanawiali, czy ta decyzja będzie długofalowo słuszna. I tutaj karty radzą, żeby, jeżeli właśnie pod koniec tego przyszłego roku pojawi się przed Wami jakaś szansa, pojawi się jakaś tutaj okazja, żebyście jednak skorzystali z niej, albo spróbowali przynajmniej z niej skorzystać, bo jest tak, tutaj jedna karta sprawiedliwości w tym wypadku mówi o takiej prostej rzeczy, że jeżeli odpuścicie, to nic się nie zmieni. Tak? No, tutaj trzeba faktycznie pójść do przodu, a ósemka buław, która tutaj jest, mówi o tym, że jak pójdziecie do przodu, tak, zrobicie coś w tej kwestii, czyli jednak przełamiecie te swoje obawy, to widzę, że będziecie mogli jak w pełni skorzystać z tej okazji, która naprawdę może przynieść Wam coś dobrego. Może jeszcze na przykład, jeszcze bardziej wpłynąć pozytywnie na Waszą karierę. Może jeszcze tutaj pozytywniej wpłynąć na przykład na Wasze finanse, jeżeli w tym czasie na przykład planujecie, nie wiem, może zakup domu, tak? Albo myślicie o właśnie jakimś kredycie na mieszkanie, tak? Które byście chcieli kupić może w przyszłości. Ja tylko daję takie przykłady. No, to jest poważniejsza inwestycja. I tutaj wydaje się, że ta okazja, może akurat będzie fajne mieszkanie w fajnej cenie, po okazyjnej jakiejś cenie, warto będzie jednak z niej skorzystać, nie obawiać się aż tak bardzo, że sytuacje pójdą nie tak. To będzie miało wtedy duże takie, no to będzie decyzja ważna, tak? Tak jak tutaj ten arcykapłan mówi, ale to będzie też dobra decyzja. Więc no miejcie to na uwadze. Teraz przejdźmy do rozkładu związanego ze sprawami uczuciowymi, tak? Więc bliźniaki, zobaczymy, jak tam te Wasze uczucia będą się układały w tym nadchodzącym czasie, nadchodzącym roku. Zobaczmy, mamy kartę diabła, mamy też rycerza buław. Okej, okay. I gwiazdę, ciekawie. Tutaj mamy dziesiątkę buław, mamy tutaj też kartę cesarzowej, bardzo fajnie, i asa denarów. Tutaj jest trójeczka buław, jest karta głupca i dwójki pucharów, też bardzo fajnie. A na koniec roku jest śmierć, jest księżyc i jest rycerz mieczy. Dobra. Więc tak, widzę, że z tym początkiem roku może faktycznie przyjść do osób, które szukają uczucia, może przyjść miłość, tak? Może przyjść, pojawić się osoba, tutaj ten rycerz buław wskazuje na energiczną osobę w Waszym otoczeniu, albo karta siły sugeruje, że może to, że ona będzie w tym otoczeniu, to będzie troszkę przez Was sprawcze, ale tutaj karta gwiazdy mówi o tym, że to by była naprawdę fajna osoba,
osoba, z którą można by było rozpocząć no, taką swoją drogę życia nową. Tylko też widzę, że no, tutaj mamy kartę diabła, którą już tak troszkę wytłumaczyłem. Wy będziecie się wstrzymywać, będziecie szukać wymówek, może będziecie się bali po prostu. No to jest zrozumiałe. To są stresujące sytuacje na początku, takie rozpoczęcie nowej relacji, próbowanie rozwinąć tę relację albo zasugerować, że może tutaj ta osoba może by chciała pójść na tą kawę czy coś takiego. I widzę tutaj, że no będziecie się troszkę wstrzymywali, ale karta siły wskazuje, że to nie, że ten czas jest odpowiedni, że jeżeli taka osoba się pojawi i albo sami ją wywołacie ze świata, tak, to trzeba faktycznie tutaj no, zaryzykować. Ta karta diabła prawie zawsze jest radą taką, że jeżeli mamy jakieś wymówki, żebyśmy tej wymówką nie ulegli sami i faktycznie spróbowali swoich sił. I tutaj ta siła jest po waszej stronie. Karta gwiazdy wręcz mówi o takim czymś, co będzie ożywcze dla was w tej materii. I tutaj dla właśnie singli, jeżeli szukacie kogoś, to by był ten czas, żeby właśnie kogoś poznać. Widzę tutaj, że wtedy od razu przejdźmy dalej. Ja może najpierw zrobię tutaj tak dla singli ten odczyt, żeby była narracja, ciągłość. Potem przejdziemy do osób, które są już w związku. To tutaj widzę, że właśnie ten okres wiosenny, on będzie bardzo, bardzo przyjemny, tak? Wtedy, jeżeli tutaj faktycznie zaryzykujecie i będzie naprawdę takim momentem rozwoju. Tu karta dziesiątki buław, ale także i karta i cesarzowej, one jasno mówią o tym, że to będzie czas wzrostu, to będzie czas... To będzie czas tego rozwijania tej znajomości, tak? Więc tutaj na tą wiosnę warto by było skupić się właśnie na tym, co daje los, tak? Ten as denarów wskazuje na to, że nie tylko tutaj los wam rzuca tą dobrą monetę, ale także i ta osoba będzie aktywnie także starała się tutaj, będzie miała swoje pomysły, będzie miała swoją inicjatywę, także więc to nie jest tak, że wy będziecie musieli na siłę tutaj ten związek sami nad nim pracować. Nie, tutaj będzie też obopólność. No i to jest najważniejsze w takich relacjach. Później widzę właśnie, że w kolejnym tym czasie, w kwartale tym letnim już, tutaj widzę czas po prostu nowych rzeczy i radości. Karta głupca właśnie mówi o takim, że troszkę nie będziecie świata widzieć poza właśnie tym... No tymi właśnie tu uczuciami, tak, które się będą pojawiały i tu będzie też to dobry czas na to, żeby już tak ugruntować i stworzyć już ten taki trwały związek, naprawdę taki, w którym wiecie, że to już jest związek, tak, że to już jest coś, co będzie na dłuższy czas. Mamy tą kartę koła fortuny, tutaj cały czas pamiętajmy o tym arcykapłanie, który wręcz tak nadaje taką naprawdę wielką dozę powagi temu, co się będzie w tym, no, tym 2024 działo, więc tutaj naprawdę może być wiele fajnego i to jest coś, to jest ten czas, kiedy będzie to już utrwalanie, tak? I teraz potem taki czas, widzę troszkę wątpliwości, troszkę się zastanawiania, to będzie czas właśnie końca roku. Ten koniec roku dla singli szczególnie nie będzie jakoś, nie będzie przydatny, nie będzie okresem, w którym warto by było jakieś takie zmiany wprowadzać. Tutaj trzeba będzie się już skupić na tym, co przyniesie dalsza przyszłość. Trzeba będzie popatrzeć. Jeżeli jesteście w tym nowym związku, uda się właśnie przez ten rok posłuchać tego, popłynąć z tym wpływem nowym, to wtedy warto sobie pomyśleć, jak to będzie dalej wyglądało w przyszłości. Postanowić może o jakimś poważniejszym kroku, tak? Może jednak warto troszkę szybciej tutaj zaryzykować i zrobić jakiś poważniejszy krok, tak? Więc może nawet, nie wiem, zamieszkać ze sobą, pomimo tego, że ktoś będzie mówił, że to niekoniecznie będzie wam sprzyjało. Wy będziecie, wasza intuicja będzie aktywnie wam mówiła, co wy macie w tym czasie zrobić, tak? Ale widzę, że i będziecie czuć, tak? Będziecie czuć, no już mogę tutaj odłożyć może tą kartę już tak troszkę niechlujniej, ale będziecie czuć
dobrze, że to jest odpowiedni czas. Wy będziecie wiedzieć, ale będziecie też się wstrzymywać znowu, tak? Czyli znowu ten diabeł tutaj może jakieś wątpliwości zacznie siać, żeby jednak wymyślać problemy, tak? Karta dziesiątki, znaczy tego rycerza mieczy mówi o tym, że może tutaj jakieś nowe problemy będziecie wyszukiwali, może nawet jakieś drobne będą, ale to nie jest nic, z czym sobie nie można poradzić. Tu rycerz mieczy zawsze mówił o czymś, z czym można sobie poradzić bez większego problemu, więc nie obawiajcie się tych zmian. Dla osób, które są już w związku, tak, to widzę tutaj, będzie dla was w ogóle nowa perspektywa z początkiem roku. Pojawi się coś, co doda jeszcze dodatkowe dobre rzeczy do waszej relacji. Tak, i tutaj będziecie może stali przed jakąś decyzją, która będzie dotyczyła was obojga i też będziecie się troszkę wstrzymywać, ale widzę, że wy będziecie bardziej tutaj pewni swego, że tu jest dobrze, że te obawy nie są tak naprawdę, które was wstrzymują, ten diabeł nieszczęsny, tak, że to jednak jest jak najbardziej do przełamania i tutaj będzie łatwiej, szczególnie, że druga strona, ten partner wasz czy partnerka będzie bardziej zdecydowana. Będzie bardziej pewna tego, że powinniście się tego podjąć. I tutaj dalej widzę właśnie rozwój może tego pomysłu, tego nowego, nie wiem, nazwijmy to przedsięwzięcia, czy nowego planu na was jako dla związku, więc widzę tutaj, że będzie ten czas właśnie wiosenno-letni będzie idealny do jego wprowadzania w życie. To jest też tutaj dobry czas dla osób, które na przykład starają się o dziecko. Karta cesarzowej mówi właśnie o ciąży często, więc jeżeli tutaj się staracie, to będzie też dobry czas na to. Więc może być i tak, że ktoś nowy się pojawi, może będzie to, że zdecydujecie się na tym, żeby się starać, tak? Dla innych może być to po prostu nawet coś tak łatwego, raczej takiego mniej wzniosłego, powiedzmy, czy mniej aż takiego zmieniającego życie, jak zaplanowanie, jakieś, nie wiem, przeprowadzki, zaplanowanie może jakiegoś wyjazdu, tak, wspólnego po dłuższym czasie. I tutaj to będzie dobry czas, żeby z tego korzystać. Praktycznie całe te półrocze tutaj, tak, wiosenno-letnie będzie idealne do tego, żeby pójść właśnie z tą falą tych fajnych rzeczy, które narodzenie, swoje narodziny i swoją inicjację będą miały właśnie na początku roku, więc tutaj naprawdę wiele dobrego, naprawdę poczucie, że jest między wami fajnie, jest między wami dobrze, więc I poczucie, że razem jeszcze możecie spędzić jeszcze więcej czasu, ta trójka buław tutaj sugeruje, więc jest bardzo fajnie pod tym względem. Tutaj właśnie też pod koniec roku, może jednak tak po tym czasie, który był taki bardzo pozytywny, przyjdzie taki czas może na jakieś refleksje, na jakieś myślenie o innych sprawach, może o tym, żeby jeszcze tutaj coś zmienić, czy ta decyzja była dobra, tak? Tutaj pamiętajcie, że refleksje o tym, czy ta decyzja była dobra, wy musicie sami siebie zapytać w tej kwestii, tak? Sami siebie musicie pomyśleć, raczej posłuchać siebie wewnętrznie, tak? Bo ja mówię, że to jest intuicja, ale to może być też po prostu introspekcja, która wam mówi, czy te zmiany, które tutaj są obrazowane kartą śmierci, a one rozpoczęły się właśnie w przeciągu całego roku, czy one właśnie są dobre czy złe, ale widzę, że tutaj prawdopodobnie dojdziecie do konkluzji, że one były dobre i nie szukajcie dziury w całym, tak? Bo tak troszkę to się rysuje w tym kontekście miłości, szczególnie u osób, które są właśnie w związku, że to jest takie troszkę szukanie dziury w całym będzie, szukanie problemów na siłę, które lepiej tego nie robić, tak? Lepiej nie poddawać się tym wątpliwościom, nie poddawać się temu, nie wiem, może troszkę marazmowi, lepiej po prostu pomyśleć, że to widzieć ten większy obraz, a nie skupiać się na szczegółach i na drobnostkach.
Więc to jest właśnie ten aspekt miłosny dla Was, bliźniaki, w tym nadchodzącym roku 2024. I teraz przejdziemy jeszcze do spraw związanych z osobami Wam bliskimi, może rodziną, tak, może właśnie też przyjaciółmi, a także jakimiś Waszymi przedsięwzięciami, które może nie są związane bezpośrednio z pracą, czy z finansami, czy też sferami miłości, miłosnymi. Więc tutaj czasami karty mówią też o możliwych okazjach, o możliwych wydarzeniach, które mogą Wam coś przynieść pozytywnego, jeżeli z nich skorzystacie. Więc mamy tutaj asa denarów, mamy tutaj kartę sądu, szóstkę mieczy, fajnie, okej. Jeżeli chodzi o ten okres wiosenny, no to widzę, że on jest idealny do rozpoczynania rzeczy, do rozpoczynania jakichkolwiek też takich przedsięwzięć, bo jest, ale to do tego dojdziemy. Jest naprawdę, ten okres wiosenny będzie dla Was bardzo, bardzo z przytupem takim. Tutaj jest rycerz buław, dwójka denarów, karta świata jeszcze, czyli tu będzie się ten okres wiosenno-letni, widzę, bliźniaki, jest Wam bardzo pisany sukces w tym okresie, tak? Ale dobrze, tutaj zaczynajmy od tego początku roku. Widzę, że będzie, że pojawi Wam się w końcu pewna okazja albo możliwość, albo coś zostanie Wam takie, powiedzmy, że dane, ale to coś będzie Wam dane, bo tutaj mamy kartę sądu, dlatego, że to będzie no, takim naturalnym wynikiem tego, co działo się wcześniej. Więc może na to zapracowywaliście, może na to czekaliście, tak? I po prostu ten okres, no trzeba było poczekać do początku tego pierwszego, tych pierwszych miesięcy przyszłego roku. I widzę, że to, co tutaj właśnie tą możliwość, tą okazję, tą szansę, to coś danego, jeżeli właśnie tutaj przyjmiecie to, tak, to Was w dużej mierze uspokoi, więc może po prostu coś się zakończy, co Was trapiło bardzo przez dłuższy czas i teraz w momencie, kiedy to dojdzie do tej swojej konkluzji i Wy sobie z tym poradzicie, bo mamy tutaj kartę siły, pamiętajmy cały czas, która mówi o tym, że tutaj trzeba będzie troszkę jednak zadziałać, może ten wkład nie będzie jakiś może strasznie intensywny, potrzebny, ale bo to i tak się skończyło, to nie jest to, że Wy to doprowadzacie do końca, bo to raczej będzie coś z zewnątrz, ale tak czy inaczej tutaj przyniesie to Wam to spokój w momencie, kiedy dojdzie to do konkluzji. Jeżeli chodzi o te tak naprawdę te dwa okresy, ten wiosna, lato, tutaj widzę no po prostu same dobre rzeczy. Wiosna będzie idealna na rozpoczynanie czegoś, na myślenie o jakichś nawet jakichś projektach, może osobistych, może nie wiem, postanowicie namalować obraz, postanowicie zacząć ćwiczyć jogę, nie wiem, Muay Thai, cokolwiek tam się ćwiczy, to widzę, że no będzie super pozytywnie. Jest dziesiątka pucharów, jest karta świata, tutaj mówię o rozpoczynaniu rzeczy, jest trójka denerów, więc jeżeli myślicie o jakimś nowym przedsięwzięciu, o jakimś nowych krokach w jakiejś sferze właśnie swojego życia, to jest ten czas, żeby to ruszyć w życie, tak? Wprowadzić w życie, bo to będzie przynosiło potem pozytywne rezultaty i to najprawdopodobniej właśnie takie długofalowe, takie konkretne, których waga będzie znacząca w waszym życiu, więc no nie wiem, może po prostu wejdziecie na jakąś drogę diety, która no faktycznie w końcu pozwoli wam zrzucić te zbędne kilogramy, mi by się to przydało, niestety bliźniakiem nie jestem, ale widzę, że to będzie się utrzymywało jeszcze przez czas letni, gdzie jeszcze widzę, że będziecie mieli tyle aktywności, będzie się pojawiało, ale takich fajnych aktywności, takich możliwości, takich rzeczy, które byście chcieli robić, że no wręcz będziecie musieli wybierać, w którą stronę pójść, z których tutaj okazji skorzystać. Może będziecie, wiecie, rozchwytywani
na jakieś imprezy, na jakieś wydarzenia właśnie takie, raczej właśnie takie krótkotrwałe, to nie jest coś, co może będzie trwało przez strasznie długi czas, ale wszystko to będzie pozytywne i będzie no tutaj jedyna taka zła strona tego będzie, że no pewnie nie będzie można być we wszystkich miejscach naraz, tak? Trzeba będzie może z czegoś zrezygnować, ta dwójka denarów troszkę o tym mówi, ale i tak no jest to okres mega pozytywny, jest karta świata właśnie, która no, tak utrzymuje się, przechodzi jeszcze z tego okresu wiosennego na ten. Tutaj tak towarzysko, będzie to też super okres, więc bardzo, bardzo fajnie, możliwe nawet, że tutaj jakąś przyjaźń nawiążecie, która będzie trwała na dłuższy czas, tak? Albo pojedziecie gdzieś sobie na wczasy do jakiegoś domku, gdzieś tam w Mazury albo w Bieszczady czy coś takiego i tak wam się spodoba, że będziecie chcieli tam wracać jeszcze w przyszłości, więc to mogą być tego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o ten koniec roku, no to tak widać właśnie, że ten koniec roku jest tutaj nie tylko dlatego, że cały czas tam jest ten diabeł, bo to właśnie jest takie oddziaływanie, że to takie na ten czas praktycznie we wszystkim, to jest oddziaływanie związane z wami, to jest wasza energia, tak? To jest to, co będzie was tutaj dotyczyło. Ten diabeł, to koło fortuny, ten świat, ta siła. Więc to nie jest tak, że akurat te 3 miesiące są złe, ale widzę tutaj, że jeszcze te inne karty, które akurat w tym miejscu się pojawiają, w tym opisują ten czas, to właśnie utrzymuje się mocno w tym nurcie tego, że będziecie tacy niepewni. Będziecie się zastanawiali znowu, czy to będzie trwało. Tak? I teraz widzę, że tutaj jest i arcykapłan, i koło fortuny, i tutaj jest jeszcze arcykapłan. I widzę, że tutaj będziecie właśnie będziecie chcieli zrezygnować z czegoś, co już funkcjonuje. Tak, będziecie zastanawiali się, czy sobie jakieś kwestii nie odpuścić i no, jakie będą przyczyny, dlaczego się zastanawiacie nad tym. No, karta diabła może sugerować po prostu, że nie wiem, może wam się już to znudzi, może nie będziecie chcieli, nie będziecie mieli może już energii, będziecie mieli chwilę jakiejś takiej wątpliwości, czy macie na to siły. No, tutaj to by można było ładnie wpisać w tym kontekście, w taką narrację, że tutaj, no, tutaj zaczniecie ćwiczyć właśnie nie wiadomo co, korzystać właśnie z tą dietę stosować, a jednak już na tą jesień tak będziecie się łamali. Więc pamiętajcie, żeby jednak zastanowić się kilka razy, czy faktycznie z tej kwestii takiej trwałej, działającej przez długi czas, będziecie chcieli naprawdę zrezygnować, żebyście potem nie mieli do siebie pretensji. Więc to jest taka rada na ten koniec przyszłego roku od kart dla was. Moje drogie bliźniaki, no nie zmitręźcie tego, cały ten rok, no poza tą jesienią, końcem roku, tak, cały rok jest mega pozytywny, początek roku jest, żeby zaczynać rzeczy, a potem, żeby z nich korzystać. To jest tak w bardzo dużym skrócie, o czym tu karty mówią. Mam nadzieję, że tutaj ten rozkład będzie dla was jakoś pomocny. Jeżeli chcecie rozkład bardziej uszyty dla was, tak bezpośrednio dla was, to proszę o kontakt przez moją stronę internetową. To opis, raczej w opisie filmiku jest właśnie do niej namiar. Można też do mnie na maila napisać, ale zapraszam serdecznie. Ja jestem Kosma Jankowski. Bardzo dziękuję wam za wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!